Radio Gdańsk. Słuchaj. Od rana. W naszym studiu Metropolita Gdański arcybiskup Sławoj Leszek-Głódź. Rozmawia Jacek Naliwajek. Witam księdza arcybiskupa. Witam pana. Dzień dobry państwu. Wczoraj czarny dym. Dzisiaj myśli ksiądz będzie biały? No myśleć można, ale czy będzie biały, czy czarny? Możliwe, że może wieczorem. A jeżeli nie, to... Najpóźniej jutro? Może jutro. Tak było przy wyborze Jana Pawła II. Popołudnie w sobotę, cała niedziela, dwa głosowania przed południem, po południu, dwa w poniedziałek. Nawet takie wachliwe, bo te białe kartki dają trochę białego dymu, ale potem czarny i dopiero 18:20. Czyli gdyby historia miała się powtórzyć, to jutro po południu najpóźniej biały dym powinien pójść. A kto będzie papieżem? Kandydatury. Kto będzie? O, ksiądz ma jakieś przecieki z konklawę. Mam od Ducha Świętego. To znaczy, co, już na czele tego rankingu kandydatów na papieża nie jest kardynał Scola, arcybiskup Mediolanu? Możliwe jest to kardynał bardzo znany we Włoszech, ale także i w świecie. Ale nie zapominajmy o jednym. Jeżeli, ja to ciągle powtarzam, jeżeli już jesteśmy po tym przeskoku, a więc wyborze papieża Polaka, potem Niemca, to może być także kandydat z innego kontynentu albo z innego kraju. Oczekiwania jest na papieża z innego kontynentu? Kandydaci są i takie oczekiwania być może również są. Zobaczymy. Najmłodszym kardynałem jest filipiński kardynał Tagle, arcybiskup Manili. Także typowany na następcę Benedykta XVI. Najmłodszy, bo ma 56 lat. On jest w wieku Jana Pawła II, gdy był wybierany na papieża. Lat. Bardzo znany, chyba z 7 języków, zna, biegle mówi. Człowiek ogromnie otwarty. Kraj i reprezentuje kraj, w którym wzrasta katolicyzm. I ciągle się rozwija. To jest żywy, dynamiczny kościół. Jeżeli by papieżem został którykolwiek z kardynałów spoza Europy, to Europa musi też zdać sprawę, że jej czas się kończy i ukierunkowanie całej, powiedzmy, polityki, czy zainteresowania, czy pracy duszpasterskiej Kościoła spocznie na innych, kontynentach, przedmiotach. Dlaczego Europa przeżywa, Kościół w Europie przeżywa kryzys? Spadek liczby wiernych, puste kościoły, mniej powołań. Skąd ten kryzys w Europie? To są jeszcze skutki rewolucji francuskiej. Nie zapominajmy, że potem przyszła rewolucja październikowa, że była wojna domowa w Hiszpanii, że jest to tygiel, który wciąż tu także miały miejsce dwie wojny światowe. Ten chłód, którego doświadczył także papież Benedykt XVI ze strony Niemiec, on się nie bierze znikąd. Ale skąd jeszcze się bierze? Dołączyły się kraje Beneluxu i tak dalej. Sobór Watykański II, który miał jakby pobudzić to, dokonać tego aggiornamento, okazuje się po 50 latach, to co wyraźnie powiedział Benedykt XVI do duchowieństwa rzymskiego na pożegnanie, był soborem dwóch soborów. Soborów mediów i soboru ojców soborowych. A więc te problemy są i nowy pontyfikat stanie wobec ich rozwiązań. Mówi się, że Kościół powinien się unowocześnić, zmienić podejście do homoseksualistów, do rozwodu, do celibatu. Nadejdzie ten czas w Kościele? Myślę, że nie nadejdzie, dlatego że nie są to nośniki, powiedzmy, wyznaczające to be or not to be Kościoła. Pamiętajmy o tym, że świat się zmienił, to prawda, także od Soboru Watykańskiego II minęło 50 lat. Kto mógł przypuszczać na Soborze Watykańskim, że będzie kwestionowane prawo naturalne, prawo Boże, prawa moralne, pojęcie życia, pojęcie rodziny, pojęcie małżeństwa, eutanazja, problem ludzi starszych i tak dalej. A więc
bioetyka cała, to co popularnie nazywamy in vitro, a więc manipulacja życiem, więc to są problemy, przed którymi stanął dziś świat, w tym także Polska, więc nie ograniczajmy tego ani do Europy, Kościół ma na to odpowiedź, czy potrzebuje nowego soboru, Kościół żeby odpowiedzieć? To nie sobór ma, sobór się zwołuje bardzo rzadko, ale nie wyklucza się takiej możliwości. Natomiast podejmie nowy papież z nowymi siłami i z nowym całym swoim sztabem, powiedzmy, używając takiego języka prostego. W Polsce nie jest tak źle jak w Europie, ale też zauważalne są objawy kryzysu i wyraźne są znaki postępującej sekularyzacji. Polska nie znajduje się na bezludnej wyspie, tylko jest w środku Europy i podlega także tym procesom. Pamiętajmy również, że my wyszliśmy z bloku wschodniego jeszcze nie tak dawno, dopiero 20 lat. Nie żyliśmy w normalnej sytuacji przez poprzednie 25 lat, a ten czas, który jest tak zwanej wolności, jest czasem szukania także swojej drogi i jej zagospodarowania. A jaką drogę ma polski Kościół? Jaką widzi Episkopat Polski drogę dla polskiego Kościoła? Jeżeli konferencja Episkopatu zbiera się na obrady plenarne, to nie po to, żeby prawić komplementy i wypić herbatę, tylko po to, żeby przedyskutować te problemy. I po każdej konferencji te komunikaty, które są, one są sygnałem, jakie problemy były poruszane, ale także i cały program duszpasterski, który mamy. My nie idziemy w ślepo i nie prowadzimy duszpasterstwa tak od ściany do ściany i nie mamy pięciolatek ani czterolatek. W Sejmie działa Parlamentarny Zespół do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski. Księdza arcybiskupa zdaniem jest potrzebny taki zespół polityków, parlamentarzystów? Niewiele na ten temat wiem i nie sądzę, Poseł Andrzej Jaworski jest jednym z członków tego zespołu. No może... Ja pierwszy raz słyszę o tym zespole. To trzeba powiedzieć taką prawdę. Nie jest to nic nowego, bo za czasów pani Alicji Grześkowiak, kiedy była jeszcze marszałkiem Senatu, jeszcze ZHN był z panem Niesiołowskim na czele. Żywym był problem obrony wartości chrześcijańskich. I dzisiaj może ten zespół, który jest, nie wiem, jak on się nazywa? Zespół do spraw przeciwdziałania ateizacji Polski. No, nie sądzę, że... Jeżeli to do spraw obrony praw ludzi wierzących w wymiarze prywatnym i wymiarze publicznym, w obronie znaków religijnych, w obronie całej tożsamości religijnej, to w tym... Dobrze, a ksiądz uważa, że władze państwowe prowadzą taką działalność ateizacyjną? Nie, tu nie mieszajmy wielu spraw w jednym. Nie róbmy takiej sałaty rosyjskiej. Już kiedyś używałem, a więc mieszamy marchew, kapustę, oliwę, pietruszkę i tak dalej. Tu władze państwowe to jest taka armata, której pan używa, ale to nic nie mówi. Problem władze jest państwowe, jeden. Parlament, rząd, jest, urzędy państwowe. Problem jest jeden. Mianowicie... Dawniej ograniczano wolność religijną, uderzając w hierarchię, w strukturę kościoła lokalnego, w organizację. Natomiast dzisiaj podważane to, co przed chwilą powiedziałem. Prawa naturalne, prawa Boże, prawa moralne, pojęcie życia, rodziny i tak dalej. Tego poprzednio nie było i to są problemy nowe. I tu należy szukać... tych nowych rozwiązań. Księdze, i to się wtłacza, tak zwaną tą nową ideologię, do mediów, do szkół, tym się karmi w oddziaływaniu takim społecznym ludzi, często dobrej woli, ale podatni wszyscy na no, takie nowinki, powiedzmy, świeżbiące uszy. Konsultacje w sprawie kościoła na Łostowicach rozpoczną się 15 kwietnia. Pytanie o wysokość kościoła mają być osoby zameldowane na terenie parafii. Dziś czytam, że
sześciu urzędników i co najmniej dwóch radnych będzie zajmowało się tymi konsultacjami. Jest ksiądz spokojny o wynik tych konsultacji? Ja już wielokrotnie dawałem temu wyraz i nieraz w mocniejszych słowach, nieraz no, bardzo mocno. Niektórych ksiądz mówił tak, o Bolszewi. To nie jest język dialogu. I nie wycofuję. Niech się nikt temu nie, z tego powodu nie obraża. Dlatego, że to jest taki proces dokuczliwy, który idzie i w moją stronę, w stronę Kościoła, a w stronę także i prezydenta miasta, bo to są też pewne rozgrywki. Mianowicie, to ja mogę postawić pytanie, czy konsultacje są w sprawie tych zarządzeń wywożenia śmieci, składowania śmieci, budowy teatru szekspirowskiego, wszelkich budów, wszelkiego rodzaju. A co do kościoła, to wysokość wieży według przepisów prawa architektonicznego nie podlega zagospodarowaniu przestrzennego. Podlega kalenica. A ten kościół otoczony jest drogami. Stoi w dole, w bajorze nawet takim. A na dodatek to dokuczanie sprawiło, że młody, energiczny ksiądz Ryszard Gross kończy nowotworem. I czeka go za miesiąc operacja. Więc to nie z raju wychodzi, tylko z tej atmosfery. A jeszcze raz powtarzam, ja do tych młodych radnych powiedziałem, bo dwóch złożyło wizytę. Proszę panów, jeżeli ten proces będzie trwał, to nie będzie trwał cały czas, tylko ja zrobię konsultacje i stanie 3-4 tysiące ludzi przed urzędem miasta, przy rondzie i dołączą inni. Z feretronami, chorągwiami, a ja będę w pierwszym szeregu. I nie mam żadnych oporów. Bardzo osobiście odbiera ksiądz te konsultacje. Ale oczywiście, bo one są często osobiście kierowane. To znaczy? Co znaczy osobiście kierowane? Do mnie. Czyli? Czyli musi być osobista odpowiedź. Ale społeczna. A ja wiem, co w ludziach drzemie. Czuje się ksiądz taki atakowany przez tych młodych radnych w jakiś sposób? To różnie można nazwać. Szykanowany, nie wiem jak to nazwać. Nie, bo widzę emocje w twarzy księdza arcybiskupa, dlatego emocje takie, że nie będę czytał co dwa tygodnie tego samego i wracać do... Już nie chcę używać porównania, który święty Paweł nawet użył. Bo nie wypada przez szacunek dla tego radia. Dziękuję za rozmowę. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.